Sam Napoleon nie doczekał bez sprawiedliwości. A na to odpowiadał ojciec. Będzie sprawiedliwość, choćby i Napoleona nie było. Ale i Napoleon się znajdzie. Nie wierzę, zmruknął pan raczej. A jak się znajdzie, to co? Spytał ojciec. Nie doczekamy tego. Ja doczekam, powtarzał ojciec. A Ignaś doczeka jeszcze lepiej. Już wówczas zdania mojego ojca głęboko wyrzynały mi się w pamięci. Ale dopiero późniejsze wypadki nadały im cudowny, niemal proroczy charakter. Około roku 1840 ojciec zaczął niedomagać. Czasami po parę dni nie wychodził z biura, a wreszcie na dobre zalał mu duszę. Pan Raczek odwiedzał lekarza, a raz patrząc na jego chude ręce i wyżółkłe policzki, szepnął: hej, stary, już my chyba nie doczekamy na to. Na co ojciec spokojnie mówił: ja tam nie umrę, dopóki on mnie usłyszy. Właścicielem sklepu był Jan Mince, starzec z drewnianą twarzą i kosmykiem siwych włosów pod brodą. W każdej porze dnia siedział on pod oknem na fotelu obitym skórą, ubrany w niebieski barchanowy kaftan, biały fartuch i taką szlafrocę. Przed nim na stole leżała wielka księga, której notował dom. A tuż nad jego głową wisiał pędy stygnał, przeznaczony głównie na sprzedaż. Starzec odbierał pieniądze, zdawał gościom resztę, pisał księdze, niekiedy trzymał, lecz pomimo tylu zajęć, z niepojętą uwagą czuwał nad biegiem handlu w całym sklepie. On także dla uciechy przechodniów ulicznych od czasu do czasu pociągał za sznurek skaczącego w oknie kozaka i on wreszcie, co mi się nie mniej podobało, za rozmaite przestępstwa karcił nas jedną z pękalistyką. Może właśnie ojciec chce tego? Czy i tego chce, ażeby się za mamą podkładała kilka rubli do kuligaresa? Panna Florentyna spojrzała jej w oczy i poruszyła głowę. Za dużo wiesz, podkłada, ale nie wszystko. Już od 2 tygodni, może od 10 dni, widzę, że ojciec nie dał po kilkanaście rubli. Więc zaciąga długi. Nie, ojciec nigdy nie zaciąga długów w mieście. Każdy wierzyciel przychodzi z pożyczką do domu i w gabinecie ojca dostaje kwit albo procent. Nie znasz go pod tym względem. Więc skądże teraz na pieniądze? Nie wiem. Widzę, że ma i słyszę, że zawsze nie ma. Po cóż w takim razie zezwala na sprzedaż srebra? Pytała na siebie panna Izabela. Może chce zdziwować rodzinę? A kto by kupił jego weksle? Panna Florentyna zrobiła rękoma ruch oznaczający rezygnację. Nie wykupuję jej, Krzyszowska, rzekła. To wiem na pewno. Więc albo ciepła hortensja, albo sam ojciec. Czy nie wiesz, ile rzeczy robi ojciec, ażeby zaniepokoić rodzinę, a potem śmiać się? Ale obie wydawały się jej tak małymi, tak prawie śmiesznymi, że myśląc o nich, nieznacznie wzruszyła ramionami. Dręczyły ją inne pytania. Czy wyniąty serwisu hrabinie Karolowej i skąd ojciec ma pieniądze? Jeżeli miał je dalej, dlaczego pozwolił na zaciąganie długów Mikołaja? A jeżeli nie miał, z jakiego źródła czerpie je dziś? Jeżeli ona odda serwis i srebra ciotce, może stracić okazję do korzystnego pozbycia się ich. A jeżeli sprzeda za 5 tysięcy, pamiątki te naprawdę mogą dostać się niewłaściwe ręce, jak pisała hrabina. W Wielką Niedzielę Wokulski najętym powozem zajechał przed mieszkanie hrabiny. Zastał już długi szereg ekipażu bardzo rozmaitego dostojeństwa. Był tam eleganckie dorożki obsługujące złotą młodzież i dorożki zwyczajne,
wzięte na godziny przez emerytów. Stare karety, stare konie, stara uprząż i służba wytarli libery. Gdy Wokulski wszedł do przedsionka, siły szwajca w czerwonej stędze ukłonił się głęboko, utworzył drzwi do sieni, gdzie dżentelmen w czarnym fraku zdjął z niego palto. Jednocześnie zaś zabiegł drogę Józef, lokaj hrabiny, który dobrze znał Wokulskiego. Przenosił bowiem z jego sklepu do kościoła pozytywkę i śpiewające ptaszki. Jaśnie pani czeka, rzekł Józef. Wokulski sięgnął do kamizelki i dał mu 5 rubli, czując, że poczyna sobie jak Tarberusz. Ach, jakiż ja jestem głupi, myślał. Nie, nie jestem głupi. Jestem tylko dorobkiewiczem, który w tym państwie musi opłacać się każdemu na każdym kroku. Prezesowa coraz częściej podnosiła platonik, ręce drżały jej coraz silniej. Miniatura, powtórzyła. A wiesz, kto ją malował? Niczego więcej nie zostało. Była jeszcze paczka papieru i jakaś druga miniatura. Cóż się z nimi dzieje? Nalegała coraz niespokojniej prezesowa. Te przedmioty stryj sam opieczętował na kilka dni przed śmiercią i kazał włożyć je do swojej trumny. A, szepnęła staruszka i żewnie się rozpłakała. W sali zrobił się ruch. Przebiegła zatrwożona panna Izabela, potem hrabina, wzięły prezesową pod ręce i z wolna wyprowadziły do dalszych pokoi. W jednej chwili na Wokulskiego zwróciły się wszystkie oczy. Zaczęto cicho szeptać. Widząc, że wszyscy na niego patrzą i o nim mówią, Wokulski zmieszał się. A żeby jednak pokazać obecnym, że to osobliwa popularność, nic go nie obchodzi, wypił jeden po drugim 2 kieliszki wina stojące na stoliku i wtedy spostrzegł, że jeden kieliszek z winem węgierskim należał do generała, a drugi, czerwony, do biskupa. Ładnie się urządzam, rzekł do siebie. Gotowi jeszcze powiedzieć, że zrobiłem afront staruszce, żeby wypić wino jej sąsiada. Stał z zamiarem wyjścia i zrobiło mu się gorąco na myśl, że odefiladzie przez 2 salony, w którym czekają go rózgi, spojrzenia i szepty. Ale zabiegał mu drogę księżna, mówiąc: pewnie rozmawialiście państwo z prezesową o bardzo dawnych czasach, kiedy aż do łez doszło, prawda, że zgadłem? Koło nich szybko przeszło hrabina. Pani Wokulski, rzekła, wyciągając wachlarz w kierunku kramówki. Wokulski przybiegł do niej, podała mu rękę i we dwoje opuścili salę. Osamotnionego księcia zaraz otoczyli mężczyźni, niektórzy poprosili go, ażeby zapoznał się z Wokulskim. My, panie, przez cały czas wyścigu jesteśmy w Grunce. Nasz zakładzik o 50 rubli stoi. Co? Jakby nie miał w kieszeni. Mógłbyś je panu natychmiast zapłacić. Zapłacę z największą przyjemnością, odparł Wokulski i myślał. Czy go panna Izabela kiedy pokocha? Czy coś się nie stanie? A jeżeli klacz złamie nogę? Ranne godziny wlokły mu się, jakby do nich zaprzężono wodę. Wokulski na chwilę tylko wpadł do sklepu, przy obiedzie nie mógł jeść, potem poszedł do Saskiego ogrodu, ciągle myśląc. Czy klacz wygra? Czy go panna Izabela pokocha? Przemógł się jednak i wyjechał z domu dopiero około 5:00. W Alejach Ujazdowskich był już taki natłok powozów i drogowych, że miejscami należało jechać stępa. Przy Rogatce zaś utworzył się formalny zator i musiał czekać skwadra z pożaraną niecierpliwością, z
zanim ostatecznie powóz jego wydostał się na Mochowskie pola. Na skręcie drogi Wokulski wychylił się i przez mgłę żółtawego kurzu, który gęsto osiadał mu na twarz i odzienie, przypatrywał się wyścigowemu polu. Plac wydawał mu się dzisiaj nieskończenie wielkim i przykrym, jakby nad nim unosiło się widmo niepewności. Z daleka przed sobą widział długi sznur ludzi uszykowanych w półkole, które ciągle zwiększało się dopływającymi gromadami. Nareszcie dojechał na miejsce i znowu upłynęło z 10 minut, nim służący powrócił z kasy z biletem. Dookoła powozu tłoczyła się cisza bezpłatnych widzów i huczał gwar tysiąca głosów, a Wokulskiemu zdawało się, że wszyscy mówią tylko o jego graczy i drwią z kupca, który bawi się w wyścigi. Nareszcie powóz puszczono wewnątrz toru. Wokulski zeskoczył na ziemię i podbiegł do swojej klaczy, usiłując zachować powierzchowność obojętnego widza. Po długim szukaniu znalazł ją w środku wyścigowego placu, a przy niej pan Fundera i Szulca, tudzież dżokeja z wielkim cygarem w ustach, w żółtej czapce z niebieskim i paltocie narzuconym na ramiona. Jego klacz wobec ogromnego placu i niezliczonych tłumów wydała mu się taką małą mizerną, że zdesperowany chciał wszystko rzucić i wracać do domu. Ale panowie Miller i Schulz mieli fizjonomię jaśniejące nadzieją. Nareszcie jestem, zawołał dyrektor manerzu i wskazując oczema na dżokaja dodał. Zapoznam panów. Pan Jung, najznakomitszy w kraju dżokej, pan Wokulski. Dżokej podniósł dwa palce do żółto-niebieskiej czapki, a wyjąwszy długą ręką cygaro z ust, splunął przez zęby. Gdyby raz przestano to wierzyć, Bóg wie, jakie okazałyby się pretensje. Może nawet nikt już nie zajmował się polityką, tylko myślałby o wyrównywaniu rachunków ze swymi najbliższymi. Lepiej więc nie zaczepiać tych kwestii. Jak ja dużo gadam i staram się, a wszystko nie to, o czym chcę powiedzieć. Jednego tego wieczora piję u siebie herbatę. Ile jest wciąż osypiały. Aż otwierają się drzwi i ktoś wchodzi. Patrzą. Figura otyła, twarz na rana, nos czerwony, łeb siwy, wąchem. Czuć w pokoju jakby wino i stępizna. Ten szlachcic, myślę, jest albo nieboszczykiem, albo kipem. Bo żaden inny człowiek nie będzie pachniał stępizną. Cóż, diabła, dziwi się gości. Takieś już skarżał, że nie poznajesz ludzi? Przetarłem oczy. Ależ to Żydy Machański. Kiper od Kopfera. Byliśmy razem na Węgrzech. Później tu, w Warszawie, ale od 15 lat nie widzieliśmy się, gdyż on mieszka w Galicji i ciągle jest kipem. Naturalnie, przywitaliśmy się jak wiśnięta, raz, drugi, trzeci. Był tydzień w Warszawie, nocował u mnie, a dnie spędzał w piwnicy. Powiesiłbym się, mówił, żeby mi przyszło tydzień głupić się pod dworzem. Ścisk, upał. Rzekła, świnie mogą żyć tak jak wy, ale nie ludzie. Zdaje mi się, że przesada, bo choć ja wolę sklep, aniżeli krakowskie przedmieście, jednakże to sklep, to nie świdnica. Ściwa to chłop na swoim futerstwie. Naturalnie, o czymże mielibyśmy rozmawiać z Makarskim, jeżeli nie o dawnych czasach i o stawku. I tym sposobem stanęła mi przed oczyma historia jego młodości. Jak bym ją widział wczoraj? Pamiętam, był to rok 1857, a może 58. Zaszedłem raz do kofera, o którego pracował Makarski. A gdzie Patian? Pytam chłopca. W piwnicy. Zaszedłem do piwnicy, patrzę, mój pan Jan przy łojówce ściąga lewarem wino z beczki do butelek,
A we framudze majacza jakiś wrażeń. Siwy starzec w piaskowym strukturze, z kilką papierów na kolanach i młody chłopak z krótko strzywanym łbem i miną z góra. To był Stach Bokuski i jego ojciec. Siadłem się koło, bo Makarski nie lubił, ażeby mu przeszkadzano przy ściąganiu wina. A siwy człowiek w piaskowym strukturze prawił jednostajnym głosem owego młodzika. Co to wydawać pieniądze na książki? Ty nie dawaj, bo jak będę musiał przerwać proces, wszystko zmarnieje. Książki nie wydobędą ci z problemu, w jakim teraz jesteś. Tylko proces. Kiedy go wygrał i odzyskanie nasze dobra po dziadku, wtedy przypomnę sobie, że po Polsce stara szlachta i nawet znajdzie się familia. W zeszłym miesiącu wydałeś 20 zł na książki. A mnie akurat tyle brakowało na adwokata. Książki. Zawsze książki. Żebyś był młody jak Salomon, póki jesteś w sklepie, będą tobą pamiętali. Chociaż jest szlachcic, a twój dziadek z matki był kasztelanem. Ale jak był pan proces, jak wyniesiemy się na gdzieś, to się z tym ojcem był pokochać, podobno patrząc na mnie. Stary posłuszny jak dziecko zwinął sobie swoje papiery, czerwoną chustkę i wyszedł z synem, który musiał go otrzymywać na schodzie. Syn to za odmiency, pyta Makarskiego, który właśnie swoim urlopem i usiadł na zydło. Ach, na kolejną. Stary ma pomieszane kredki, ale chłopak zdatny. Nazywa się Stanisław Wokulski. Bystra bestia. Dziękuję.